Hej, dzisiaj chciałbym się podzielić moimi przemyśleniami na temat tego, jak znaleźć dobrego trenera, w tym trenera sprzedaży, bo tym się właśnie zajmuję jako jedną z rzeczy zawodowych na co dzień. Myślę, że dobry trener daje ci to, po co się do niego zwróciłeś, to z czym do niego przyszedłeś jako osoba prywatna czy jako firma, daje tobie realizację tego tematu, który był pierwszym tematem w rozmowie z tobą. Przykładowo, ktoś z klientów może się zwrócić do mnie z pytaniem: panie Marcinie, chcielibyśmy trochę wzmocnić naszych ludzi w zakresie zamykania sprzedaży i ja powinienem jako dobry trener to im dać. Ale z drugiej strony, dobry trener to taki, który też daje klientowi nie tylko to, po co on przyszedł, ale też to, czego ten klient potrzebuje. Bo może się okazać w procesie pracy właśnie w zakresie zamykania transakcji, że my mamy kłopot z zamykaniem transakcji, dlatego że na przykład mamy kłopot z nastawieniem handlowców do zamykania transakcji. A zatem pewne rzeczy będą trudne do przećwiczenia, do wdrożenia, do zbudowania właściwych nawyków, nie dlatego, że nie da się ich zrobić w pewien określony techniczny, strategiczny, taktyczny sposób na etapie zamykania transakcji, tylko dlatego, że handlowcy niespecjalnie wierzą z jednej strony w swoje umiejętności, z drugiej strony w samych siebie, nie mają pewności siebie, a z trzeciej strony uważają, że zbytnie naciskanie klientów, a tak rozumieją zamykanie sprzedaży przykładowo, no to nie jest nic dobrego, a zatem ich problem nie leży tylko w tym, z czym zwrócił się do mnie ich przełożony, klient, czyli w tym, że mają kłopot w zamykaniu sprzedaży, ale również z nastawieniem, czyli tym, czego potrzebują, jest zmiana nastawienia, wypracowanie nowego nastawienia, spowodowanie nowych nawyków w zakresie postawy względem zamykania sprzedaży i takiego dobrego, zdrowego, fajnego ciśnienia na to, żeby mieć wyniki. No i po trzecie, dobry trener powinien budzić w tobie głód, ewidentnie powinien zostawiać cię niezaspokojonym, dawać tobie materiał do przemyślenia, materiał do własnej pracy, dalszej refleksji, wdrożenia pewnych rzeczy, zadania domowe, ćwiczenia, stały kontakt, jakby obserwowanie tej zmiany, obserwowanie tworzenia się nowych nawyków. A zatem od dobrego trenera powinieneś dostać to, po co przyszedłeś, to, czego potrzebujesz i głód do tego, żeby nigdy się nie zatrzymać. Wszystkiego dobrego, to były moje 2 minuty, napiszcie, co o tym sądzicie, napiszcie, jakie są wasze doświadczenia z dobrymi i niedobrymi trenerami. Wszystkiego dobrego.